Witajcie kochani! Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich życzę Wam wszystkim, byście rozwijali pasję czytania i czerpali wiele przyjemności z kontaktów z książką. A mnie dziś przypomniała się właśnie piosenka z podstawówki, którą uczyła nas kiedyś pani Agrypina Karczemna. Wspaniała kobieta, żona dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brześciu Kujawskim. Istota wrażliwa, uzdolniona muzycznie. Bardzo wszyscy ją kochali i szanowali. Pamiętamy zawsze o niej. Książeczka. W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. We wszystkich tych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka nas powiedzie przez góry świata dal. W niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak wiosną płynął śledź. I co zrobiła wichcia, by same piątki mieć. Więc chroni, szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz.